O, teraz chyba. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w przestrzeni wirtualnej Muzeum Współczesnego Wrocław. Już po raz drugi w tym tygodniu. Ja nazywam się Anna Krukowska. Mam przyjemność współtworzyć program publiczny w Muzeum Współczesnym Wrocław. Spotykamy się i po raz drugi zainspirowani wystawą Red Giant Zuzy Golińskiej. Tym razem mając niepowtarzalną okazję bliżej poznać samą artystkę, zgłębić sposób jej myślenia, ale także zahaczyć o tematykę, która jest głównym obszarem zainteresowań Zuzy ostatnio w jej dwóch projektach, Sans i Red Giant właśnie, który jest rozwinięciem jej poprzedniego projektu. Dodam, że do 1 marca możecie Państwo oglądać wystawę w Muzeum Współczesnym. To jest najbliższy poniedziałek. Dla tych, którzy nie mogą dotrzeć na miejsce, serdecznie polecam nagranie wideo prowadzenia z udziałem kuratorki wystawy Anny Kobyłt. Dziś w zasadzie, tak jak wspomniałam, mamy szansę porozmawiać z Zuzą Golińską, ale z perspektywy badaczki, osoby, która pisze o sztuce, pisze o artystkach, wyjątkowej badaczki, którą teraz przedstawię i zrobię to z przyjemnością, dr Agata Araszkiewicz. Feministka, doktora nauk humanistycznych w Centrum Genderowym Centre d'études féminines du genre na Paris 8. Pisze o literaturze, kulturze i sztuce. Wydała Wypowiadam wam moje życie, Melancholia Zuzanny Ginczanki, a także zbiór esejów Nawiedzani przez dym oraz książkę Zapomniana rewolucja, rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym. Witam serdecznie Agatę oraz Zuzę. Tytuł dzisiejszego spotkania, który myślę, że zostanie wyjaśniony w trakcie rozmowy, możemy widzieć trochę jak kontynuację wtorkowego spotkania, gdy zastanawialiśmy się także nad wizjami mniej lub bardziej mrocznymi, do których zmierzamy. Jestem bardzo ciekawa waszego spojrzenia na i rozumienia tytułu Apokalipsa spełniona i jej rytuały. Na koniec jeszcze zachęcam tradycyjnie Państwa do pozostawiania komentarzy oraz pytań, które przekażemy prowadzącym pod koniec spotkania i tym samym otwierając rozmowę. Dziękuję serdecznie uczestniczkom i oddaję głos Agacie. Dziękuję bardzo. Witam wszystkie osoby bardzo serdecznie, które poświęcą czas, żeby nas posłuchać. Dziękuję bardzo Ani za wprowadzenie. Dziękuję Zuzie za zaproszenie do tej rozmowy. I może przejdę już wprost do pytania, jako że spotkania internetowe zupełnie zmieniają naszą formę w ogóle bycia i myślenia, ale też jednak szalenie dyscyplinują, prawda, jakiś rodzaj myślenia i jednak punktują rodzaj jakiejś takiej rozwlekłości, a jednak chciałabym trochę rozwlekle, żebyśmy też mogły mówić. No ale jednak jesteśmy ograniczone czasowo, więc będziemy starały się to jakoś tak punktować, ale pozwolić sobie na jakieś daleko szersze dywagacje, mam nadzieję, bo do takich wystawa Red Giant zachęca, inspiruje. Ja muszę powiedzieć, że no pierwsze pytanie właśnie odniesie się do tego, co narzuciło mi się przy pierwszej mojej wizualizacji wystawy. Dlatego, że patrząc na pracę Zuzy, mam takie wrażenie, że obcuję naraz z artefaktami,
jak gdyby pracami, prawda, artystycznymi, które są, istnieją właśnie materialnie, ale które istnieją, poprzestają nas cały czas do jakiegoś kontekstu albo do myślenia o jakimś procesie, jakby są częścią czegoś. Tak tym przyjemnie jak gdyby jest przyjąć mi zaproszenie do tej rozmowy, bo ja chciałabym dzisiaj właśnie porozmawiać, czego część, do jakiego procesu właśnie one zapraszają. I chciałabym może zadać pierwsze pytanie, kim lub czym jest właśnie Red Giant, figura w pewnym sensie antropomorficzna, ale która widzimy podważa w jakimś sensie dla mnie, tak jak gdyby, nie wiem, prymat człowieka we wszechświecie, czy w jakiejś takiej narracji, do której nas prowadzi ta logika pokazana na wystawie. No więc Zuzanna, czy mogłabyś nam powiedzieć, Zuzo, kim lub czym jest Red Giant, czerwony gigant? Red Giant jest właściwie takim, no to jest jakby taka postać antropomorficzna, ale właściwie to nie jest taka postać nieludzka. I to, co jest może też istotne, żeby zaznaczyć, że to nie jest jedna postać, tylko to jest grupa jakby tych postaci, tych takich symboli, w pewnym sensie takich totemiczno, w pewnym sensie może wierzeniowo, totemiczno, magiczno, magicznych, to są takie magiczne przedmioty, które w pewnym sensie tworzą taką grupę i one są w relacji, jakby w kontekście tego, o czym opowiada ta wystawa, czyli w kontekście tej apokalipsy wyobrażonej, o której też będziemy więcej mówić, czyli takiej apokalipsy, która się dzieje, ona się w pewnym sensie dzieje naprawdę, jeżeli chodzi o zmiany na Ziemi, zmiany w ekosystemie i tak dalej, ale ona też się dzieje w naszej wyobraźni, ponieważ my cały czas jakby żyjemy z tą apokalipsą z tyłu głowy, w pewnym sensie ona gdzieś cały czas w naszym byciu, życiu w tym momencie na Ziemi jest cały czas takim jakby symbolem albo czymś, co być może się stanie, nie wiemy do końca jak się stanie, mamy może jakieś tam wyobrażenie, jak to może wyglądać, ale nie do końca wiemy. Więc ten Red Giant jest takim trochę symbolem być może tego, tej takiej apokalipsy, która być może się stanie, a być może będzie wyglądała inaczej, ale w pewnym sensie jest też takim zwrotem właśnie troszkę, mimo że tam jest ten aspekt przemysłowy, to troszkę jednak od człowieka, bo to są takie figury, które nawiązują do jakichś planet, do jakiegoś cyklu. No i przede wszystkim są takim trochę odwrotem od takiego myślenia o jednym czymś. Znaczy ich jest wiele, one są w takiej rodzinie i w grupie i w kontekście do siebie tak naprawdę. One tworzą taki zorganizowany byt, powiedzmy. Ta wystawa jest takim zorganizowanym systemem, który się składa z jakiegoś, to jest właściwie taki rodzaj, bo to jest w pewnym sensie tworzenie jakiegoś takiego nowego rodzaju, prawda, że tam one funkcjonują w stosunku do siebie i są też podobne wizualnie w pewnym sensie te rzeźby, więc one są takim jakby kind, że tworzą taki osobny rodzaj. No właśnie, bo ja muszę powiedzieć, że kiedy jak gdyby weszłam w kontakt z wystawą, jak gdyby dałam się zaprosić do tego, do czego ona prowadzi w moim rozumieniu, to miałam wrażenie, że ona jak gdyby zaprasza nas do jakiejś innej, nowej narracji. I tutaj myślałam i też wspomniałam ci o tym, bardzo myślałam dużo o filozofii Donny Haraway i o takim wyzwaniu, który idzie z tym, co przychodzi za takim typem refleksji, jaki proponuje Donna Haraway albo Rossi Braidotti, to co określamy nowym materializmem albo materializmem feministycznym, całym takim myśleniem o ucieleśnieniu, o byciu jak gdyby człowieka. Z perspektywy kobiety jest to jeszcze ciekawiej myśleć, gdyż kobieta w kulturze patriarchalnej jest przede wszystkim utożsamiana z ciałem i projektowane na nią jest właśnie wszystko to, co cielesne, ale kiedy przyniesiemy to na ten właśnie aspekt filozoficzny, na tą scenę filozoficzną, na poziom filozoficzny,
to zaczynamy rozmyślać o tym, że właśnie w tej naszej cywilizacji patriarchalnej, kapitalistycznej, tej późnej cywilizacji antropocenu, w której żyjemy, właśnie ten nasz stosunek do ciała i do wszystkiego, co cielesne, materialne, uległ specyficznej atrofii, jakiejś degradacji, jakiemuś kompletnemu zaburzeniu, jakiejś manii wywyższenia człowiek w stosunku do świata uległ i w związku z tym znajdujemy się właśnie w jakimś rodzaju kłopotu. Znaleźć się w kłopocie, to zresztą jest tytuł, jeden z tytułów książki Haraway, nieprzetłumaczonej na polski jeszcze, ale właśnie u ciebie, dla mnie to jest coś takiego, że to jest właśnie zaproszenie do tego, żeby znaleźć się w kłopocie. Znaleźć się właśnie w tej niewygodzie. No i ten czerwony gigant, bym powiedziała, on rzeczywiście jest jak gdyby takim świadkiem, dowodem właśnie tej katastrofy, takim może zwiastunem też, bo on jednak to jest nieprzesądzone, prawda? Rzeczywiście bym powiedziała, że w twoich pracach widać, że ta apokalipsa jest spełniona, bo to nie jest mówienie o możliwej katastrofie, to jest właśnie praca na tym poziomie wyobraźniowym, w którym właśnie żyjemy w naszej cywilizacji późnoindustrialnej, że ta apokalipsa jest, ona jak gdyby się dzieje, o tym zresztą mówią filozofowie czy aktywiści ekologiczni, że jakby do nas nie dociera, ale jak gdyby to już się dzieje i twoje projekty wystawiennicze, bo rzeczywiście mówisz o tym ciągu, prawda? To wszystko należy widzieć w tej całości, którą ty proponujesz wizualnej, umiejscowionej w tej przestrzeni. Te prace właśnie zapraszają nas do tego, żeby inaczej jak gdyby spojrzeć i zobaczyć tę apokalipsę spełnioną nie jako może katastrofę, tylko zaproszenie do wysiłku myślenia inaczej, prawda? I właśnie chciałabym zapytać ciebie, znowu powołując się na Donnę Haraway, ponieważ ona nawołuje nas do tworzenia nowych sposobów narracji, do przełamywania paradygmatów opowieści, których znamy. I to jest takie wyzwanie, o którym ja często myślę, zastanawiam się, jak mogłoby to wyglądać, ta inna opowieść. I zastanawiałam się, to, co ty nie proponujesz, to jest forma takiej nowej narracji, być może narracji właśnie totemicznej, tworzenia tego totemu jako znaku pewnego nowego porozumienia. Właśnie jak ty rozumiesz ten totem, jak rozumiesz tę narrację? No tak, ja też oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jesteśmy jakby zdominowani w takiej myśli bardzo zachodnio kapitalistyczno-patriarchalnej w pewnym sensie. I ja też to, co mówiłam wcześniej, że te red gianty są takie właściwie nieludzkie i są takim zwróceniem się jednak w stronę jakiejś takiej wierzeniowości, tych totemów, w pewnym sensie one są takie monolityczne, ta wystawa jest taka monolityczna, że jakby się powtarza jeden motyw, to też jest motyw, który jest jakby tym kołem, co też wydaje mi się dosyć istotne, ponieważ to, mimo że to jest forma totemiczna, to tam jest to koło, które dominuje nad tym totemem. I w pewnym sensie tak, ta apokalipsa jest, ona się wydarza, w moim takim rozumieniu, w mojej propozycji ona się wydarza, ona nie jest pytaniem, czy będzie, tylko ona jest. Dlatego w pewnym sensie ta wystawa ma taką formę takiej, ona też jest w bunkrze, to jest dosyć istotne, prawda, jest ten, właśnie jest schron przeciwlotniczy, ale po prostu przestrzeń, w której nie ma okien, która jest betonowa, w której nie ma zasięgu, ona jest właściwie dosyć taka odcięta i też odcięta właśnie w tym kontekście takim tej apokalipsy, tylko wyobrażonej wtedy, jak ten bunkier, schron był budowany w inny sposób. Natomiast jak się jest w tej przestrzeni, to faktycznie się czuje tą formę tego odcięcia, oderwania od tej rzeczywistości i jakiegoś takiego wejścia w jakąś sytuację graniczną, powiedzmy. I w pewnym sensie ona jest być może propozycją, ta wystawa, czy ten projekt, czy to myślenie, bo jednak to jest taka trochę kaplica po, czyli to znaczy, że coś jeszcze po jest, czyli jest jakaś kontynuacja, bo często apokalipsa jest widziana w taki sposób, że ona się wydarzy i to jest koniec. Natomiast to, co ja robię, to jest jakby po, czyli jest jakiś koniec czegoś, natomiast początek czegoś innego. No właśnie.
bo można zadać pytanie, czym jest to ucieleśnienie, prawda? To znaczy, w jakim sensie totem, jeżeli byśmy nazwały tą twoją propozycję właśnie narrację totemiczną, w jakim sensie totem przewartościowuje nasze rozumienie ludzkiej historii, człowieka na ziemi? Bo my tak rozumiemy tą historię linearnie, eksploatacyjnie, progresywnie, prawda? Że człowiek wydobył się ze świata natury i podporządkował sobie tą naturę, następnie ją zaczął eksploatować, jak gdyby stanął na szczycie drabiny czy coś takiego. Dzisiaj oczywiście wiemy, że to myślenie grzeszy pychą, jest ograniczone i trochę jakby głupie nawet. To znaczy, człowiek się z natury nigdy nie wydobył. Wiele zresztą współczesnych filozofii próbuje w ogóle w ten sposób ustawić ten podział na naturę i kulturę, jakby zachwiać nim. Mówimy o naturokulturze, mówi Donna Haraway, a na przykład Luce Irigaray mówi o tym, w jaki sposób świat kultury, który człowiek wytwarza, niby w przeciwieństwie do świata natury, de facto powtarza czy kompensacyjnie wzmacnia pewne napięcia, które w naturze są rzekomo zdominowane, i człowiek jak gdyby je w kulturze odtwarza poprzez wytwarzanie właśnie potrzeby konfliktu, właśnie konfliktu wojennego, albo poprzez w ogóle rozumienia na przykład tożsamości, która się rozwija poprzez konflikt. Ona sobie zadaje pytanie, czy to jest konieczne, czy rzeczywiście to należy tak widzieć, a może trzeba zobaczyć inną mediację między człowiekiem, między kulturą a naturą i człowieka, który ciągle jest naturą, prawda? I to się buduje, bo ta apokalipsa wspomniana nam pokazuje, że jeżeli czegoś nie zmienimy, to się tak boleśnie przekonamy, prawda, że jesteśmy tą naturą, czyli bez natury nie możemy w ogóle żyć. No i właśnie tutaj interesuje mnie ta właśnie propozycja twoja. I znowu mówię też z mojej własnej ciekawości, bo często zastanawiam się, jak właśnie pomyśleć tą coś innego, jak te nowe sposoby właśnie prowadzić. To znaczy, mielibyśmy to ucieleśnienie, ale też totem, właśnie inaczej w ogóle by opowiadał, on by jak gdyby wracał może do jakichś czasów właśnie, nie wiem, neolitycznych, on by jakoś inaczej w ogóle opowiadał bycie człowieka w świecie, tak? Czy bycie wielu istnień, istot, podmiotów w świecie różnych, tak? Może różnicowałby w ogóle te podmioty, ale też by opowiadał inny sposób jego istnienia w świecie. Bo jak gdyby chciałam właśnie ciebie zapytać, jak ty rozumiesz w ogóle właśnie to pojęcie antropocenu i jak rozumiesz właśnie, no właśnie, czy dla ciebie ten totem na przykład jest też czymś, co przewartościowuje nasz sposób rozumienia historii? Czy to nie jest zaproszenie do tego, żeby wrócić, żeby na przykład przemyśleć neolit, prawda? To znaczy, ja robię trochę taki proces, który ja wykonuję, to ja jednak buduję te prace z tych odpadów poprzemysłowych, więc w pewnym sensie ja biorę ten przemysł i jakby te resztki tego przemysłu i też taki w pewnym sensie to, że ten przemysł do końca nie wyszedł. Mamy teraz mechanizację przemysłu, więc ten przemysł w takim oldschoolowym sensie, tradycyjny, czyli taki fabryczny, stoczniowy, gdzie są zatrudnieni ludzie i tak dalej, on teraz jest coraz częściej, są te tereny gentryfikowane i postępuje ten proces dezindustrializacji, czyli jakby w pewnym sensie ta taka wiara w przemysł, która się zaczęła tam w XVIII wieku, ona teraz upada, ten przemysł się też zmienia i ja w pewnym sensie wychodzę do tego przemysłu, który jest mi bliski też ze względu na to, że jestem po prostu, nie wiem, urodziłam się w Gdańsku, jestem z Trójmiasta, więc jakby dorastałam też w takim dużej bliskości do takiej rzeczywistości w ogóle stoczniowo-fabrycznej. I w pewnym sensie biorę te resztki i robię taki zwrot do natury, bo właściwie robię coś z resztek, coś z niczego, coś z odpadów w pewnym sensie i robię to o naturze i robię ten taki zwrot właśnie w taką stronę takich rytuałów. Można pomyśleć, że to są rytuały neolityczne, można pomyśleć, że to są rytuały, nie wiem, jakieś pogańskie, jakby robię taki zwrot do takiej wspólnotowości bardziej pierwotnej, która przedkapitalistycznej może bym to nazwała, bo ja zwykle łatwiej mi się odnieść do kapitalizmu niż do antropocenu na przykład. I
i z tej przedkapitalistycznej rzeczywistości jakby wracam do takiego bycia razem. Bo w pewnym sensie ta sytuacja tego, że to jest wielość tych obiektów, że one tworzą jakąś taką przestrzeń takiego jakiegoś postapokaliptycznej kaplicy w pewnym sensie, czy jakiegoś takiego miejsca wierzeń, ja przynajmniej sobie to tak wyobrażam, to faktycznie jest też to myślenie przedchrześcijańskie i takie wspólnotowe, ale charakterystyczne dla takich mniejszych wspólnot albo zbiorowości. W pewnym sensie to też jest dla mnie ważne, bo ja się wychowałam, byłam po prostu wierząca, wierzyłam w Boga przez całe moje nastoletnie lata, co jest dosyć istotne dla mnie też, bo to naprawdę zmienia sposób myślenia o świecie, jeżeli jesteś po prostu wychowany jako katolik aktywny i po prostu i masz pewną naprawdę też taką narrację, ale też w pewnym sensie ta narracja jest o takim opowiadaniu świata. I ja w tym momencie już wiele lat później sobie opowiadam ten świat jakby na nowo i w zupełnie inny sposób i też właśnie taki niechrześcijański, ale bardziej taki pogański, powiedzmy. To znaczy, że wtedy to można powiedzieć, odwraca, że to jest też takie zaproszenie do tego, żeby odwrócić sposób, w jaki my rozumiemy właśnie bieg dziejów. To znaczy, że to, co pierwotne, było prymitywne, ale prymitywne to znaczy tak jak gdyby w jakimś sensie, no nie wiem, gorsze i prowadzi nas właśnie do tego progresu i tak dalej. A tutaj mamy właśnie taką propozycję, no ja też właśnie trochę bym to tak widziała, że tak naprawdę właśnie to tak jak gdyby zwrócenie uwagi na to, co pominięte albo wykluczone, tak, w naszym procesie rozumienia rozwoju ludzkości jest taką jakąś jedyną nadzieją dla nas dzisiaj. Mnie też interesuje na przykład u ciebie ten symbol właśnie ten symbol koła, ten symbol słońca, ponieważ widziałam też taką twoją wystawę w piktogramie, która bardzo była właśnie skoncentrowana na tym symbolu słońca. Gdybyśmy mogły się na chwilę na nim zatrzymać, to może byłoby ciekawe, bo może tutaj też są jakieś odpowiedzi ukryte. Po pierwsze, to jest ten motyw kolisty, który tutaj u ciebie też już się pojawił jako ta ważna forma, właśnie ta forma kolista, być może właśnie ta forma cykliczna, prawda? Ta forma, w której właśnie życie i śmierć, może koniec i początek i tak dalej, mogą się pojawiać jak gdyby zmiennie, a więc też życie nie jest takie straszne, chociaż kończy się śmiercią, prawda? I tak dalej. Ta forma kolista jest taka bardzo bogata w implikacje i często właśnie uważana za bardziej pierwotną niż taka linearna linia. Wiedzieć czemu. Ale właśnie też tak sobie rozmyślałam, chciałam też wykorzystając okazji, to jest dla mnie taka moja osobista przyjemność, zapytać właśnie ciebie jeszcze o to słońce, bo patrząc na twoje prace, rozmyślałam o tym, że Maria Janion napisała kiedyś w takim swoim eseju o jakby XX wieku, katastrofach historycznych, politycznych, że właśnie XX wiek wprowadził do tych motywów literackich nowe rozumienie słońca, to znaczy zbrodnia, taka zbrodnia polityczna, masowe ludobójstwo i tak dalej, czy jakaś zbrodnia właśnie historyczna nie dzieje się w nocy, jak gdyby ukryta od słońca, tylko właśnie w jawny dzień. Dzieje się właśnie w słońcu. Właśnie to spaleni słońcem, to był zresztą tytuł takiego filmu kiedyś bardzo znanego Michałkowa, prawda, o tym osmaleniu właśnie tym stalinizmem. I właśnie to słońce dwudziestowieczne to jest to słońce, które osmala człowieka zbrodnią, jak gdyby, który stoi z nią twarzą w twarz. Oczywiście są oprawcy i katy, ale można powiedzieć, że jest to jakaś taka klęska ludzkości. I co to znaczy, jak to przemyśleć? I na to pytanie też było bardzo wiele odpowiedzi. Ale to słońce właśnie, które ty widzisz, ono jest jakieś takie już z XXI wieku bardziej, bym powiedziała. Ono nas przenosi jeszcze właśnie w tą stronę jeszcze innej katastrofy, no właśnie tej apokalipsy spełnionej. I właśnie jestem ciekawa, jak ty rozumiesz ten symbol słońca, dlaczego do niego wracasz i czy w nim, w tej kolistości jest może jakaś wskazówka, jest może coś, co moglibyśmy pociągnąć, żeby zastanowić się właśnie, jak dalej ta narracja mogłaby biec, albo w ogóle jak ją konstruować, albo może nie ma. Chciałabym właśnie zapytać się ciebie, jak właśnie ty, jak, z czym dla ciebie jest to słońce, jeśli mogę. Znaczy, w pewnym sensie to się troszkę odnosi do tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli o jakby takim procesie
który właśnie jest takim zabieraniem czegoś z przemysłu, przerabianiem tego i oddawaniem tego w zupełnie innym charakterze. Czyli znaczy, oprócz takiego fizycznego recyklingu dosłownego, czyli użycia materiału jakby z, który był wcześniej odpadem, to jest jakby taki w głowie, taki metaforyczny cykl w pewnym sensie się z tego robi. Czyli to też jest takie zagarnianie przeze mnie w pewnym sensie tego przemysłu, który jest częścią tego antropocenu, prawda? I ja właściwie z tego korzystam i to tak przerabiam w taki właściwie bardziej organiczny sposób. To też być może jest istotne, co mówiłam wcześniej, że ja też jestem kobietą, więc jakby pracuję w środowisku, w którym robię te rzeźby. To jest środowisko mężczyzn, robotników, pracy fizycznej, właściwie taki mit robotnika, mężczyzny silnego, który tam kuje coś ze stali albo... I ja tam wkraczam jako kobieta i tam naprawdę nie ma kobiet w tym środowisku żadnych, więc i w pewnym sensie też zmieniam nawet tą taką historię właśnie tą przemysłową na takim bardzo podstawowym poziomie, że ja po prostu tam jestem fizycznie, oprócz tego, że tam się fizycznie pojawiam, to też współpracuję po prostu z tymi ludźmi od nie raz, tylko od 3 lat czy 4 właściwie w tym momencie. I tam następuje też jakaś wymiana i też jakaś rozmowa i też jakaś dyskusja na takim osobistym poziomie. Ja się czegoś od nich dowiaduję, oni się czegoś ode mnie dowiadują i właściwie w pewnym sensie tworzymy jakąś taką mini wspólnotę, która normalnie raczej nie miałaby szans powstać. No i właściwie jest taka, można by powiedzieć, nie po kolei, prawda, że mnie tam właściwie nie powinno być, oni nie powinni tego ze mną robić, bo tak naprawdę po co? A w pewnym sensie się spotkaliśmy i tam też się tworzy jakiś taki rodzaj takiej wymiany i takiego cyklu, który się powtarza, bo ja też tam jeżdżę co roku i spędzam tam 2 miesiące w roku, po prostu będąc tam i pracując tam na miejscu, więc w pewnym sensie jest ten cykl, ale jest też to właśnie to takie pomyślenie w tym sensie, że człowiek, proces przemysłowy, to też mnie w pewnym sensie interesuje, że ten człowiek jest tym procesem przemysłowym, tak? Przez to, że jest kapitalizm i że jest cały czas to wytwarzanie jakby obiektów, rzeczy, maszyn i tak dalej, to jest już też takie splątanie, że w pewnym sensie ta cykliczność tego koła jakoś się tak pojawia w takim, może nie splątaniu, ale właśnie w takim, że rzeczy zataczają koła i to jest to, o czym ty wcześniej mówiłaś, że nie są osobne, że nie jest tak, że jest człowiek, znaczy kultura, natura, tak? Ludzkie, nieludzkie, człowiek, zwierzę, jakby, że artystka, robotnik, tak? Że to wszystko w pewnym sensie jest w jakimś takim ciągłej wymianie i to jest połączone, to nie jesteśmy jakimiś tam wolnymi atomami oderwanymi od kontekstu. Bo tutaj można powiedzieć, że kapitalizm na pewno posługuje się jak gdyby w tej pracy industrialnej właśnie wyzyskiem człowieka też jako ciała, prawda? Że tak jak gdyby to też jest takie urzeczywienie ciała. Równolegle ten proces industrialny, tak jak ty o nim mówisz i w tym mikro w spotkaniu twoim, że ty też go widzisz jako rodzaj takiego ucieleśnienia, to znaczy on jest... też powoduje, że gdybyśmy z innej perspektywy na to spojrzeli, to byśmy dostrzegli, że ten proces pokazuje, ponieważ zniszczenia przemysłowe mają tak dalekosiężne skutki, że to połączenie właśnie ucieleśnienie tego procesu industrialnego jest pełne też takiej degradacji, prawda? Takiej mocy degradacji. I teraz pytanie, jak z tego ucieleśnienia wyjść w stronę czegoś innego? Jak to przepracować w jakąś taką inną stronę? Dla mnie ważne jest to jest słowo, które użyłaś, magia. Magia, która wróciła do temu, do rytuału. No bo chciałam ciebie zapytać, jakim rytuałem jest właśnie wystawa, twoja wystawa, czy właśnie
kiedy mówimy o ucieleśnieniu, o materii, o właśnie nowym spojrzeniu na z jednej strony te resztki, w których żyjemy, bo my żyjemy w ruinie, tak? My tworzymy, myślimy w ruinie. Apokalipsa spełniona, którą przeżywamy, ona jest w ruinie. Ruina jest materialna. W jakim sensie to zrozumienie właśnie siebie i tego ucieleśnienia naszych wszystkich procesów dosłownych i symbolicznych, i sztuki, i bycia sobą, i bycia kobietą, jak właśnie to ucieleśnienie po prostu się wystawia, jak prowadzić może nas właśnie do czegoś, do jakichś takich nowych doznań, które mogą być powodem innego myślenia, bo właśnie do jakiegoś rytuału, prawda? To znaczy, jak gdyby jak zamknąć to w takim doświadczeniu jakimś innym, nowym, pozytywnym, może też koistym. Zaplątałam się trochę mówiąc to, ale to chyba dobrze, no bo właśnie to są też te pytania, które sobie stawiamy i nie zawsze można na nie łatwo znaleźć odpowiedź. Bo co jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie bunkier, jak gdyby w tym pierwotnym swoim wymiarze, to jest to coś, co miało chronić człowieka od katastrofy. A zauważmy, że w XXI wieku, kiedy mamy miliarderów, którzy boją się katastrofy ekologicznej, to bunkier będzie ich chronił też od natury. To nie będzie tylko ta katastrofa, prawda, z kultury historycznej, tylko właśnie ta katastrofa płynąca z natury. A tymczasem, jak pomyśleć właśnie taką inną zupełnie narrację, czy nie żeby człowiek chronił się od natury, tylko żeby człowiek chronił naturę, albo właśnie żeby człowiek rozumiał właśnie to swoje połączenie w świecie, to swoje bycie w świecie, żeby miał to doznanie, to olśnienie, że no właśnie powinien budować inaczej tą relację ze światem, że właśnie płcie między sobą, ale też człowiek z naturą, z różnymi gatunkami, z materią ożywioną, nieożywioną. W jakim sensie ty zamyśliwujesz swoje wystawy jako rodzaj właśnie takiego rytuału, który ma nieść takie doznanie? Ja bardzo dużo pracuję z przestrzenią i zwykle to jest taki mój główny jakby język czy narzędzie, żeby stworzyć pewien rytuał. Mi się wydaje, że rytuał się zawsze łączy z jakimś miejscem, a miejsce zawsze się łączy z ciałem. I w pewnym sensie ciało się zawsze łączy ze sposobem poruszania się, znaczy. Ja wiem, że czasami to niektórych ludzi bawi, ale ja bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy typu, czy jest niski sufit, czy wysoki, czy przestrzeń jest bardziej długa, czy bardziej szeroka. Jakby dla mnie to ten cały rytuał jest tak naprawdę poza tym tworzeniem tych rzeźb i tą myślą, o tych rzeczach już powiedziałam wcześniej, to jest dla mnie takim, on się wydarza w przestrzeni, szczególnie w trakcie jakby ustawiania tej przestrzeni, czyli jak człowiek się w środku porusza, czy ta rzeźba jest niższa ode mnie, czy wyższa ode mnie, czy ona jest jedna, czy jest ich 50, jakby ja w ten sposób buduję ten rytuał. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o wystawie Red Giant, te rzeźby, nie wszystkie, ale większość z nich jest dużo wyższa jednak ode mnie, ale też od ludzi wyższych ode mnie. W związku z tym, jakby ja zawsze, jak buduję te rzeźby, to mam w głowie ciało i jakby taką skalę ludzką. I bardzo dużo z tą skalą pracuję i interesuje mnie, znaczy ważne jest na przykład dla mnie to, że się wchodzi i się patrzy do góry. Czyli jeżeli chcemy zobaczyć jakby ten koniec tego totemu, tą kulę, tą jakby ten pierścień, to musimy się spojrzeć w górę. Czyli w pewnym sensie na takim podświadomym poziomie już jest ustawiona tak sytuacja, że nie ja sobie przychodzę i sobie patrzę tak, jak chcę sobie patrzeć, tylko ja przychodzę i muszę spojrzeć w górę, jeżeli chcę zobaczyć ten obiekt. I już w pewnym sensie to jest odwrócenie być może tej takiej narracji, gdzie człowiek jest zawsze. Zawsze najważniejszy, zawsze w centrum. Tutaj nawet na poziomie skali już jakby jest coś wyższego od ciebie w tej przestrzeni. I to coś to jest ten totem, tak, który. Więc ja w ten sposób buduję ten rytuał. On oczywiście też jest związany ze światłem, z tym, jak powiedziałeś, że to jest ten bunkier, ten schron, tam już tak naprawdę. On jest idealnym miejscem na tą wystawę, bo on sam w sobie jest bardzo nasycony takim rytuałem, który się właściwie nie wydarzył, czyli tym strachem. On jest nasycony tak naprawdę takim lękiem, ten bunkier dla mnie. Takim właśnie, że coś złego się stanie i tutaj się schronimy i jakby coś nam to, i może nam się uda, tak?
Więc on sam w sobie ma bardzo taki silny, intensywny, klaustrofobiczny charakter. No a ja właśnie, tak jak mówię, przez tak naprawdę ten rytuał się odbywa, jak się jest na tej wystawie, jak można przejść, jak trzeba się popatrzeć do góry ileś tam razy. I jak się jest otoczonym też tymi rzeźbami, czyli jesteś po prostu w pewnej rodzinie, i to ty jesteś inny, tak? Bo tych totemów jest dosyć sporo. No właśnie, ja zrobię małą uwagę na boku, że w późnym antropogenie choruję od ponad miesiąca na zapalenie zatoki sral i umówiłem się, że będę kaszleć, to będę mówiła, że to jest w hołdzie dla czerwonego giganta. No i nadszedł ten moment, że zaczęłam strasznie kaszleć, bardzo przepraszam, słuchaczki i słuchaczu. No ale właśnie to ewidentnie jest w hołdzie dla czerwonego giganta. I chciałabym teraz jeszcze w tym hołdzie się pochylić i jak gdyby powiedzieć może właśnie to, że zastanawiam się, na ile to słońce może jest też takim zaproszeniem do totemu. To znaczy, chodzi mi o to, że ja rzeczywiście bym myślała i żeby może to, co z tej rozmowy może zostać, to właśnie to, żeby zobaczyć twoje prace, czy właśnie ten cały projekt wystawienniczy, który idzie, bo ty zawsze podkreślasz, że ważny jest ten kontekst materialny, w jakim sensie to ucieleśnienie wystawy, właśnie widzieć jako ten zwrot totemiczny. Taką właśnie propozycję narracji totemicznej, która odwraca, po pierwsze, jakby robi taką subwersję przeszłości, tego jak rozumiemy przeszłość, i właśnie też odwraca połączenie człowieka z otoczeniem, może w ten sposób, prawda? Zresztą, że mówisz o kapitalizmie, jest niejako słuszne, bo są badacze, którzy antropocen w ogóle nazywają też kapitalocenem, czy w ten sposób, nie wiem, czy to kapitałocenem należałoby chyba po polsku powiedzieć. Więc te domniemania tutaj są różne. Sam antropocen, jak wiemy, też jest rozmaicie datowany. On jest datowany czasami jako coś, co się dzieje w XX wieku, ale czasami już od podboju Ameryki, a czasami właśnie od ery neolitycznej. Stąd ja wyjechałam z tym neolitem teraz. Ale właśnie tutaj rzeczywiście chodzi o taki powrót do pierwotności, takiego myślenia pierwotnego, które odrzucamy jako zbyt dziecinne, tak? Zbyt magiczne, zbyt właśnie niedojrzałe. A być może właśnie chodzi tutaj o to, żeby jednak dostrzec w tym myśleniu pewien rodzaj właśnie takiej alternatywy ocalającej, prawda? I tak sobie myślałam też, że ten zwrot totemiczny przypomina mi to, co właśnie Rossi Braidotti określa w swojej filozofii takim zwrotem zoocentrycznym, bo ten zwrot zoocentryczny pokazuje, że już nie jest właśnie, nie mamy antropocentryzmu, czyli tego człowieka w centrum narracji o świecie i w centrum kultury i natury, tylko właśnie jego otoczenie, prawda? Czy właśnie te jego związki z otoczeniem. Ja bym powiedziała, że ty w ten sposób właśnie to prowadzisz, zawsze właśnie kładąc nacisk i na tę horyzontalność, prawda? I na ten właśnie kontekst materialny, na cykliczność i też na to, w jaki sposób powstają twoje prace, bo ty też bardzo często mówisz, że o tym i zwracasz uwagę na sam ten proces, prawda, którym praca powstaje, czy w ogóle w którym rodzi się cała refleksja, więc w tym sensie wystawa zaprasza nas też do wglądu jak gdyby w cały ten proces, ona jest bardzo silnie z tym połączona, nie jest jakąś oddzielną rzeczą, która nie ma z tym związku. No i właśnie w związku z tym to jest to czuć, to jest bardzo silnie obecne, prawda, moim zdaniem. Więc ten zwrot totemiczny tutaj bym chciała jakoś tak wydobyć i podkreślić. No i może właściwie zapytam się ciebie, jakbyś to skomentowała. Czy właśnie byś się zgodziła, że ten zwrot totemiczny, właśnie to jest ta propozycja tej twojej nowej narracji, i czy właśnie, no, czy byś podpisała się pod takim rozumieniem? Tak, na pewno taki zwrot totemiczny rozumiany w takim powrocie do myślenia magicznego to na pewno jest coś, o co mi też chodzi, dlatego jest ten cały cykl, o którym wcześniej opowiadałam, ale wydaje mi się, że taki zwrot w kierunku myślenia magicznego w ogóle jest powszechny teraz. Znaczy nie tylko w sztuce, ale w ogóle jest powszechny i to w pewnym sensie
jest być może dobry znak, bo to zakłada, że jakby ta dotychczasowa narracja kapitalistyczna być może się wyczerpuje powoli i, no, i jest jakieś zwątpienie po prostu w taki typ bycia w świecie. I moim zdaniem to jest super i ja jak najbardziej się pod tym podpisuję i dlatego też robię ten jakby tak zwrot do takiej jakiejś pierwotności i wspólnotowości rozumianej w taki bardzo podstawowy sposób, co tak jak powiedziałeś wcześniej, być może przez jakiś czas było rozumiane jako naiwne. Ja nigdy tego nie rozumiałam jako takiego naiwnego, ale w pewnym sensie tak, ten kapitalizm i zepchnął w pewnym sensie to i ten rytuał, i tą zbiorowość, i te małe wspólnoty jakby zostały zepchnięte kompletnie gdzieś na bok. I wydaje mi się, że to, że jest taki powrót, pod którym ja się też podpisuję, ale on jest w ogóle widoczny w sztuce współczesnej, to jest raczej dobry znak. No właśnie, i też może tutaj powiedzmy, że ważne jest też to, co mówisz, kiedy zapytałam o Czerwonego Giganta, bo to właściwie też mnie nurtowało. Ty od razu powiedziałeś, że chodzi o zbiór, grupę, bo tutaj ja bym też to tak wszystko rozumiała, że rytuał upodmiotawia materię, upodmiotawia ciało. Tak, on jakby zrezygnuje z tego podziału, którego się nauczyliśmy, hierarchicznego, na to, co intelektualne i cielesne, to, co abstrakcyjne i organiczne, i który, tego podziału, który to szalenie wartościuje. Rytuał odwraca to całkowicie. No i też, więc jakby inaczej każe nam patrzeć na nasze ucieleśnienie, no ale też na tę materię wokół, właśnie tą materię ożywioną, nieożywioną, materię organiczną, ale może nawet tą materię właśnie też taką właśnie nieożywioną, jak rzekłam, właśnie tą przemysłową, prawda? Czyli tak jak gdyby to jest jeszcze jakby inne rozumienie tego właśnie połączenia z tym, co organiczne i tym, co nieorganiczne. Czyli to jest też takie w gruncie rzeczy też pytanie o odpowiedzialność, o inny rodzaj rozumienia tego bycia człowieka w świecie, który musi inaczej swoje relacje rozumieć, tak? Relacje też z innymi ludźmi, na przykład w obrębie tego, co możemy określić jako, no nie wiem, nierówności społeczne, tak? Czy właśnie takie hierarchie, które to myślenie kapitalistyczne, spatriarchalizowane narzuca. A następnie właśnie te hierarchie związane ze światem natury, z jego różnorodnością i tak dalej. Bo rzeczywiście cywilizacja patriarchalna, późnokapitalistyczna, późnoindustrialna antropocenu, ona przede wszystkim hierarchizuje. Ona jak gdyby, jej sednem jest hierarchizacja, prawda? A właśnie rytuał to spłaszcza, prawda? On jak gdyby to spłaszcza, on każe to wszystko inaczej spojrzeć i tak jak gdyby zwraca człowieka jego mierze, jego jakiejś takiej miary, bo to właśnie it's not about you, bo właśnie tak naprawdę człowiek, gdyby się nad tym zastanowić, jest rzeczywiście częścią tej naturokultury, tak jak dzisiaj mówimy, i ma bardzo dużą siłę rażenia, ale de facto to te mechanizmy, fenomeny właśnie związane z tym światem natury, ze światem organicznym, z przyrodą i tak dalej są, no nie jesteśmy, człowiek nie jest w stanie ich zdominować do końca, prawda? Wręcz na odwrót. Wymknęło mu się to totalnie spod kontroli. Więc właśnie tutaj chyba ważny też aspekt tego, że ten rytuał, no on jak gdyby nas by, on jak gdyby nas by przeprowadził do jakiejś takiej no, nowej wiedzy, czy jakiegoś takiego nowego doznania. I jak to wszystko mówię, to mam ochotę opowiedzieć taką anegdotę. Mam jeszcze chwilkę, bo myślałam o bunkrze też jako o jaskini. I w moim życiorysie różnych wyobrażeń dysponuję taką opowieścią mojego przyjaciela rzeźbiarza Karola Słowika, który przez pewien czas pracował we Francji nad rekonstrukcją pewnej prehistorycznej groty, która jest wcześniejsza niż grota Lascaux.
i którą oczywiście w tym momencie zapomniałam nazwy, ale jest to obecnie bardzo słynna grota i nawet grota bohaterka, nie bójmy się tego słowa, takiego jakiegoś filmu Cave of Dreams, znanego reżysera niemieckiego, którego teraz też zapomniałam nazwiska. Można właśnie to znaleźć w internecie pod tym hasłem. Więc i on miał, że nie mógł do tej groty. Nikt nie wszedł, no bo tylko ludzie znają rekonstrukcję, tam weszła tylko grupka specjalistów, prawda, która mogła się z tym zapoznać, naukowców, badaczy i tak dalej. I właśnie to jest okres właśnie jakiś tam neolityczny, ten okres jeszcze zupełnej magii, prawda, i tak dalej. I opowiadał mi, że jak gdyby wszedł tam i po prostu szedł, to prowadziło do jakiegoś końca, jak gdyby poprzez takie komnaty i na ścianach były rysunki zwierząt, które kończyły się takim wyobrażeniem krow, jakby ciała kobiety, które było połączone jakby z krową czy z czymś takim podobnym zwierzęciem. I on powiedział mi coś takiego, że i to był dla niego moment, w którym on się stał właśnie feministą, pacyfistą, wegetarianinem, równościowcem i tak dalej, że on nie wie co się działo, ale czyli to tak działało i tak jak gdyby ja za bardzo mam jakieś wiele innych swoich wyobrażeń, żeby to powiedzieć, ale kiedy mówię o tym twoim rytuale i o doznaniu i o wystawie jako takim procesie, to jest ta opowieść, do której ja się odwołuję. Właśnie tego rodzaju doznania i tego rodzaju no właśnie jak gdyby takiego przejścia w jakiś, wejścia w jakiś inny sposób myślenia, być może nawet nagle, prawda? I że to jest też tak istotne jednak, żeby właśnie we współczesnej sztuce, w której też tyle mamy pytań o jej właśnie tą materialność, o funkcjonowanie w ogóle art worldu, prawda? O tak jak gdyby jej odpowiedzialność też za wszystkie te rzeczy, o których pragnie ona mówić właśnie, etyczność właśnie, ekologiczność, nie wiem, wszystkie inne rzeczy, które są z tym związane. I wydaje mi się, że to jest bardzo właśnie takie ważne, żeby to dowartościować, to rozumienie właśnie sztuki, jako zobaczyć w niej właśnie ten nowy rytuał w jakimś sensie. Tak, ten nowy rytuał i to myślenie magiczne, bo mi się wydaje, że nawet jeżeli sztuka współczesna nie mówi wprost o tych tematach, to tak czy inaczej w pewnym sensie zawsze sztuka jest takim rytuałem, bez względu na to, czy uświadomionym, czy nie do końca uświadomionym. Wejście na wystawę zawsze jest jakiegoś typu rytuałem i to zawsze w pewnym momencie, czy nie zawsze, ale w większości wypadków, jeżeli mówimy tutaj o oczywiście jakichś ciekawych instytucjach, to jest zwykle na tych wystawach jakaś propozycja innego myślenia o rzeczywistości. No i mi się wydaje, że dlatego sztuka jest dosyć istotna, bo tam bardzo często się pojawia w sztuce współczesnej, ale też nie tylko współczesnej oczywiście, taka propozycja jakiegoś alternatywnego bycia w świecie, tudzież rozumienia świata. No i tych opcji jakby proponowanych jest wiele, ale już nawet sam ten proces, że ktoś ci pokazuje, że albo proponuje, albo wymyśla sobie, że będzie inaczej, jest sam w sobie w pewnym sensie taki no healing, taki leczący i dobry, szczególnie w tych czasach, w których my jesteśmy, bo często oczywiście jest taki, no nie, pojawiają się czasami takie głosy, że to jest bez sensu i po co komu ta sztuka współczesna, tak? No ale właśnie między innymi po to, żeby był zawsze ktoś, i to jest też nie tylko w sztuce współczesnej, ale też w literaturze albo w muzyce, gdzie jest zaproponowana jakaś perspektywa, no i jeżeli ona jest alternatywna i jeżeli ona jest odmienna od tej dominującej, to jest dobrze, no bo pewnie też są prace, które powielają jakieś klisze, ale to nie o nich mówię. No właśnie, a ja na zakończenie chciałam powiedzieć jeszcze, że Donna Haraway w tej swojej pracy, która się nazywa Staying in Trouble, czyli tak jak gdyby zostańmy w problemie, tak? Albo jakbyśmy to inaczej powiedzieli, bo można by było powiedzieć, że zamieszkaj w problemie, jak gdyby, który jest takim jej zaproszeniem właśnie do de facto tego, co ty robisz. Ja tutaj właśnie widzę taką jakąś niesamowite powiązania. Ona jak gdyby właśnie mówi o tym życiu w świecie, życiu w ruinach, no właśnie w tej apokalipsie spełnionej.
I proponuję właśnie taki, jak gdyby taki filozoficzny swój właśnie proceder, prawda, który odwołuje się do jej też badań antropologicznych związanych z kulturami indiańskimi, do też jej badań właśnie takich związanych z jak gdyby zoologią. Ona wyprowadza jak gdyby takie pojęcie rytuału, który jest określany jako, jak właśnie waham się, jak to dobrze wymówić, ale ten rytuał jest, byśmy być może go wymówili jako Ktulucen. Być może Ktulucen to jest taka wymowa. Właśnie ten Ktulucen rytuał, to jest nazwa, którą ona utworzyła w nawiązaniu do właśnie nazwy pająków, do jeszcze jakichś innych odniesień i właśnie do antropocenu. Ten Ktulucen to jest taki rodzaj właśnie nowego sposobu bycia, w którym zupełnie inaczej widzimy te rzeczy, na przykład związane z naturą, z, nie wiem, bioróżnorodnością, z niesamowitą zdolnością adaptacyjną na przykład wielu gatunków. To jest to wszystko, co właściwie jest w domenie takiej naszej totalnej też niewiedzy, bo my właściwie żyjemy w tej pysze dominacji świata, ale de facto poza osobami, które się tym zajmują badawczo, czy jakoś naukowo, czy zawodowo, to tak naprawdę za wiele o tym świecie natury, o rozmaitych organizmach, o jej zdolnościach i tak dalej właśnie nie wiemy. I ona jak gdyby projektuje właśnie ten swój filozoficzny eksperyment jako właśnie coś takiego, co odwróci te wszystkie porządki i nauczy nas jak gdyby nowego szacunku, nowego sposobu w ogóle widzenia tego, co nas otacza i co właśnie przynależy do świata natury, do świata zwierząt, do świata właśnie tej formy materii organicznej. I co jak gdyby w ogóle przewartościuje w ogóle nasze całe rozumienie cywilizacji. I właśnie ten Ktulucen chciałam, żeby wybrzmiał właśnie na koniec, bo on ma równoważyć antropocen, bo to jest taka propozycja globalna, prawda, radykalna, bardzo daleko idąca. I czy ty właśnie byś się pod tym podpisała, albo jakbyś skomentowała Ktulucen, tą propozycję globalną? Znaczy, ja oczywiście jestem jak najbardziej, tak jak wcześniej powiedziałam, za każdą propozycją, która jest bardziej, że tak powiem, alternatywna i empatyczna niż ta obowiązująca w tym momencie. Więc zdecydowanie i wydaje mi się, że to, o czym Donna Haraway też dużo mówi, to jest taka jakaś różnorodność i takie bycie cały czas w relacji w stosunku do innych ludzi, do innych organizmów, do materii ożywionej, nieożywionej i jakby to ciągłe pozostawanie w relacji i w kontekście pozwala na dużą różnorodność i na widzenie rzeczy w różny sposób, niekoniecznie taki, jak nam się wydaje, że jest właściwy i po prostu jest jakby wielość tych opcji i wielość takich bycia w świecie i form bycia i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, żeby starać się przynajmniej funkcjonować w ten sposób, czyli cały czas w kontekście po prostu innych organizmów, innych ludzi i innej materii. No i wtedy być może jest szansa, że nie będziemy w tej takiej arogancji tego kapitalizmu i arogancji i braku tolerancji, patriarchatu, rasizmu i tak dalej. Więc arogancji i przemocy i de facto destrukcji na końcu, prawda? Bo to jest takie właśnie opowiedzenie się za życiem, ten Ktulucen. No i niech to będzie takie nasze ostatnie słowo, to znaczy chciałybyśmy powiedzieć, że pozdrawiamy z tej wyobraźniowej przestrzeni Ktulucenu, a konkretnie z muzeum we Wrocławiu, choć ja jestem w Brukseli, a ty gdzie? W Warszawie. W
w Warszawie. No właśnie, teraz włączyła się Ania tutaj do nas z Wrocławia, ale fantazmatycznie pozdrawiamy z Muzeum we Wrocławiu, gdzie do 1 marca można ciągle wystawę Giant zobaczyć. No właśnie, bo tu jest już Ania się włączyła, to znaczy, że będziemy kończyć, ale ja tylko jeszcze miałam to pytanie do Zuzy, że Red Giant, a jednak Zuza ciągle podkreślała, że jest kilka tych gigantów. Właśnie dlaczego w liczbie pojedynczej? Nie dlaczego nie właśnie, że czerwoni giganci, że czerwoni gigantowie może nawet, że właśnie dlaczego jakby jeden, prawda, jedna liczba, a jednak Ktulucen musi się kończyć też tym, że myślimy o tym, że jakby jesteśmy wspólnotą, prawda? I dla ciebie to też jest ważne, często to podkreślasz. Właśnie to mnie nurtowało jako polonistkę z wykształcenia A. i z zajmowania i tak dalej, właśnie, że jednak jeden czerwony gigant. Miałabyś na to odpowiedzieć, to na pewno jeszcze jedno zdanie można powiedzieć. Tak naprawdę dlatego, że to się odnosi do faktycznego takiego stanu rozwojowego gwiazdy, jaką jest Słońce. I to po prostu się nazywa Red Giant, bo to jest stan rozwoju po prostu gwiazdy Słońca też, ale każdej innej. Czyli po prostu to jest jeden z etapów, kiedy się jakby powiększa ta gwiazda, zmienia się jej barwa, zmienia się jej temperatura i ona pochłania wtedy wszystko dookoła. Ale to tak naprawdę jest bardzo symboliczne, no bo od razu wiadomo, że to jest Red Giant, to jest community po prostu. No. W liczbie Ale to pojedynczej, ale community. ma bardzo piękne zakończenie, ponieważ w tym Red Giant, tak jak to wyjaśniłaś, odnajduje się i słońce, i totem. I to, że właśnie Ktulucen jest tym zaproszeniem do uczenia się od materii ożywionej, prawda? I do pokory wobec niej, i do właśnie tworzenia, odnawiania właśnie swoich wizji, swoich relacji, swojego życia w mikro i makroskali. I teraz oddajemy, dziękujemy bardzo i oddajemy głos do studia. Dziękuję bardzo. Ja przyznam, że ze mną bardzo rezonuje to, co Agato na początku powiedziałaś, czy to hasło Donny Haraway, zaproszenie do tego, żeby poczuć się, czy znaleźć się w kłopocie. I to jest rzecz, która po tym spotkaniu na pewno ze mną pozostanie. Natomiast teraz jeszcze chciałabym podzielić się z Wami pytaniami i komentarzami, które się pojawiły w trakcie Waszej rozmowy. Pierwsze dotyczy koloru, jak się domyślam, rzeźb Zuzy. Więc tutaj prosimy o krótkie wyjaśnienie artystki. No kolor w pewnym sensie odnosi się do tego, o czym przed chwilą wspomniałam, czyli o tym jakby etapie rozwoju tej gwiazdy, gdzie tam się pojawia w nazwie Red, czerwony olbrzym Red Giant, ale w tym momencie, kiedy ja pracowałam nad tymi rzeźbami, to miały miejsce pożary w Stanach i wtedy też to było dosyć charakterystyczne, bo jakby było tyle dymu wytworzonego przez te pożary, że nie było widać w ogóle, jakby słońce się nie przebijało przez ten dym i miało taki pomarańczowo-czerwony kolor. I pamiętam, że akurat wtedy pracowałam i robiłam te rzeźby i spawałam i tak dalej. I ludzie, którzy się wypowiadali stamtąd, były wywiady z ludźmi, którzy tam byli i po prostu się w ciągu dnia było ciemno i było pomarańczowo-czerwone światło wszędzie. I cały czas powtarzali, że to jest w ogóle apokalipsa, że to jest jak w filmie o apokalipsie, że to jest niewiarygodne, że to już jest koniec i tak dalej. I w pewnym sensie to też mnie zainspirowało. I potem te pożary były również gaszone takim środkiem, który jest używany właśnie, żeby te pożary się nie rozprzestrzeniały i on jest zrzucany z samolotów i on też ma czerwony kolor i wtedy wszystko jest pokryte takim czerwono-różowo-pomarańczowym proszkiem, więc to się do paru rzeczy odnosi, takich bardzo konkretnych, tak.
Ale też może tylko dodam, że jakby ten zarówno w Suns, jak i w Red Giant ten kolor użyty najpierw w Słońcach był żółty, a teraz w Red Giant jest taki czerwono-pomarańczowy. To są takie kolory neonowe, one są właściwie takie chemiczne, znaczy one nie są do końca neonowe, ale one są, mają też coś takiego w sobie właśnie przemysłowego i takiego wykreowanego przez człowieka, że w pewnym, to nie jest taki kolor wzięty z natury. On jest taki bardzo toksyczny w pewnym sensie. Dziękujemy za wyczerpującą Nie wiem, czy to było. odpowiedź. I kolejne pytanie od kuratorki Joanny Kobylt. Asia pisze: powiedziałyście, że sztuka współcześnie przestaje być już o człowieku, ale o jego otoczeniu. Jak w takim razie mogą zmieniać się postawy artystyczne? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. To w ogóle żeśmy nie rozwinęły, prawda? Ale ja jeszcze jak przejęłam półeczkę w odpowiedzi, ale może jeszcze właśnie wrócę do tego czerwonego koloru, bo rzeczywiście ta pomarańczowa poświata i to pomarańczowe słońce właśnie tych pożarów australijskich, kiedy Zuza to spawała. To jest jeszcze jeden kolejny argument, prawda, koronny, że ten tytuł, który obraliśmy, to Apokalipsa spełniona, jest właśnie absolutnie na miejscu. Ale chciałam też jeszcze dodać, że właśnie tutaj się bardzo ciekawie, jak w tych Zuzy propozycjach powielekroć właśnie robi taka fuzja wielu wątków, właśnie z jednej strony tej toksycznej industrialności, z drugiej właśnie tego pożaru, z trzeciej właśnie tego czerwonego etapu, prawda, tego czerwonego giganta, tego etapu właśnie tego słońca. Chciałam zwrócić uwagę, że właśnie tytuł wystawy tak naprawdę mówi o procesie, jest etapem, prawda? Mówi o procesie, że właśnie jest ta procesualność. I tą procesualnością przejdę do pytania Joanny, za które dziękujemy bardzo, bo rzeczywiście, kiedy mówiłyśmy o tym, narzucało się, żeby właśnie powiedzieć, że jednak współczesna sztuka, która zmaga się i bardzo przemyśliwuje też ten problem odnalezienia się wobec tych różnych wyzwań, również też filozoficznych, ale które właśnie przychodzą, prawda, z tego, w jakim momencie jesteśmy, i że jednym z tych odpowiedzi na pewno jest dowartościowywanie coraz większej obecnej sztuce tego, co określamy właśnie praktykami postartystycznymi, właśnie artywizmem, to znaczy sztuką, która absolutnie przewartościowuje wiele rzeczy i wychodzi w ogóle na spotkanie, wchodzi w relacje z otoczeniem w bardzo dosłowny sposób. Dzisiejszej epoce zawdzięczamy to, że nie mówimy już w sztuce, prawda, o jakimś konkretnej rzeczy, konkretnym jakimś tworze materialnym, tylko być może właśnie o procesie, być może o relacji, być może o spotkaniu. I myślę, że ta fundamentalna zmiana właśnie jest czymś bardzo cennym, być może ciągle jeszcze za mało docenionym, za mało jakby wprowadzonym w wyobraźnię. I należy, moim zdaniem, jestem fanką w ogóle tej wersji sztuki, należy to absolutnie właśnie kultywować i rozwijać. I być może w ogóle nasza codzienność mogłaby tak wyglądać, nasze życie codzienne, żebyśmy właśnie myśleli o nim w kategorii rytuałów albo wspólnych jakichś praktyk, które możemy robić z otoczeniem, prawda? Może w ogóle można by w ten sposób przewartościować naszego funkcjonowania czy życia. Nie wiem, co Zuza by odpowiedziała na to i czy ma ochotę coś dodać. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałaś, i też może ważne jest, że też jest bardzo dużo w sztuce takiej pracy kolektywnej albo z innymi artystami, albo w ogóle z innymi ludźmi. Dlatego dla mnie najcenniejsze właściwie w moim typie pracy, który nie polega na tym, że na przykład siedzę w domu i maluję obrazy, tylko jednak muszę pracować z innymi ludźmi i muszę cały czas w pewnym sensie jakoś mieć jakieś próby porozumienia, szczególnie, że ja nie pracuję z ludźmi, którzy są producentami dzieł sztuki, tylko
Ja tam zawsze jestem osobiście i też robię te rzeźby, ale potrzebuję zawsze mieć jakąś pomoc i pracuję z ludźmi z zupełnie innych dziedzin i z zupełnie innych światów i dla mnie ta wymiana jest bardzo istotna i właśnie taka wspólnotowość i też współpraca z kimś, ale współpraca wieloletnia szczególnie. Te rytuały, no pewnie też jest coraz więcej, wzmacnia się też pozycja kobiet w sztuce, co mi się wydaje, że na pewno znacznie wpływa na wielość tych propozycji nowych narracji. I to też jest dobre. Ja bardzo, bardzo przepraszam, ale też nie mogę się powstrzymać od przywołania cytatu, czy też fragmentu wypowiedzi Jerzego Ludwińskiego z jego tekstu Sztuka w epoce postartystycznej, w której właśnie dokładnie starał się to ubrać w słowa, mówiąc o tym, nawet udało się, jest to słynny cytat, pewnie znany w większości. Mówił Ludwiński o tym, że być może jednak już dzisiaj nie zajmujemy się sztuką, po prostu dlatego, że przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, czego nie potrafimy nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości. To jest tekst z 70 roku, jeśli dobrze pamiętam. I kolejne pytanie, które przekazuję wraz z pozdrowieniami od Romualda Demidenko, które też łączy się z pytaniem Joanny, mam takie poczucie. Jak wyjść z kłopotu i czy sztuka sama nie jest częścią kłopotu? Coraz trudniejsze pytania. Tak, i to właśnie myśmy się mierzyły z tym jakoś, bo to jest oczywiście coś, co należy wziąć pod uwagę i jeśli myślimy odpowiedzialnie, to musimy się jakby z tym zderzyć. No, ale jednak ja będę stała na stanowisku, że musimy kwestionować, egzaminować sposób funkcjonowania art worldu, sposób budowania wartości, jakby struktury sceny artystycznej światowej, no bo scena artystyczna światowa jest częścią tego, w jaki sposób funkcjonuje w ogóle dzisiaj cywilizacja, prawda? Zachodnia i cywilizacja na kuli ziemskiej i wszystkie podziały, wszystkie nierówności też się w niej znajdują. Równolegle sztuka jest tą z dziedzin, prawda? Artystycznej, ekspresji artystycznej, która jednak najłatwiej, najszybciej, najciekawiej podejmuje różne wyzwania, kwestionuje różne rzeczy, odpowiada na nie dużo szybciej niż przemysł filmowy, nawet niż literatura. Dzisiaj wydaje mi się, że jest to rzeczywiście taka część ekspresji symbolicznej, ludzkiej, żeby tak powiedzieć, która ma tutaj właśnie największy potencjał, więc jednak bym go broniła, ale uważałabym, że rzeczywiście naszą odpowiedzialnością jest jak gdyby komplikować problem, prawda? To znaczy wyjść z problemu, komplikując go całkowicie, nie rezygnując nigdy właśnie z nadmiaru komplikacji. I sztuka może w tym bardzo pomóc, bo sztuka no, uwielbia właśnie jednak komplikować, mnożyć problemy, mnożyć narracje, prawda, prowokować i jest bardzo ważna, bardzo przydatna i wszystkie te właśnie formy również sztuki bym podkreśliła jeszcze tu szczególnie w kontekście, w którym mówimy, które prowokują, które drażnią, kwestionują dzisiaj w Polsce szczególnie potrzebne, prawda, które mają też potencjał polityczny, które stawiają takie bardzo ważne pytania w tej skali politycznej polskiej na przykład. To chciałabym, żeby tutaj jednak padło, że musimy myśleć właśnie o tym, że sztuka jest takim no, miejscem, redutą, po prostu absolutną redutą naszego istnienia i godnego istnienia i musimy jej bronić. O tak ja bym powiedziała. To może ja tylko powiem, że nie wiem, czy to jest tak, że sztuka jest też częścią tego kłopotu w takim sensie, że sztuka nie jest znowu, to jest ta relacyjność, że sztuka nie jest oderwana od systemu ekonomicznego, politycznego i tak dalej. W związku z tym przez to, że żyjemy w świecie, który jest przynajmniej w Europie i nie wiem, w Stanach przede wszystkim, żyjemy w świecie, który jest zdominowany przez kapitalizm i patriarchat.
to również sztuka nie jest oderwana od tego, więc oczywiście te problemy, które są, występują tak samo w sztuce, jak i nie wiem, w edukacji i podejrzewam przemyśle chemicznym i każdym innym przemyśle, więc jakby tak, no, są te same problemy w świecie sztuki, co w każdym innym świecie, no, nie ma się co oszukiwać, ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy myślą w sposób alternatywny, ja to nazywam, i w sposób krytyczny, więc w sztuce jest ich dosyć sporo, więc ci ludzie mają jakby odpowiedzialność jakąś na sobie, my mamy odpowiedzialność, żeby na pewne rzeczy się nie godzić, no i bez względu na to, czy to jest świat sztuki, czy każdy inny świat, no i myślę, że to się wydarza powoli, dlatego też, tak jak powiedziałam, zmienia się sytuacja na przykład kobiet w sztuce powoli, ale się zmienia. Też dlatego, że na pewne rzeczy już się ludzie nie godzą. No, kobiety się nie godzą, ale też mężczyźni się przestają godzić i jakoś tak razem idziemy w lepszym kierunku. Dziękuję. I przekazuję komentarz od Toma Swobody, który brzmi tak, że myślenia magicznego trochę dotyka Daleki Wschód, na przykład w szintoizmie, gdzie rzeczy posiadają swoją osobowość, nie wspominając już o materii ożywionej. Zachód ciągle ma z tym pewien problem. Tak, na pewno, tylko że nie wiem, na ile my w Polsce jesteśmy takim wielkim znowu zachodem, to tak tylko. Oczywiście się z tym zgadzam, natomiast my nie jesteśmy też takim typowym zachodnim krajem. My jednak jesteśmy gdzieś pomiędzy wschodem a zachodem. No i właściwie już na wschód od Polski to też jesteśmy bardzo blisko, tak, Ukrainy, Białorusi i tak dalej, krajów słowiańskich, gdzie właściwie to myślenie magiczne nie jest obce, więc nie wiem, czy trzeba aż tak daleko szukać tego myślenia magicznego, bo myślę, że ono też jest to trochę bliżej nas. Nie wiem, Agata, jak myślisz? No ja myślę, ja bym od razu właśnie powiedziała, zresztą pomyślałam o Litwie, bo kiedy studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, miałam koleżanki, kolegów właśnie z Litwy, oni opowiadali o takiej bliskości jeszcze tej tradycji kultury pogańskiej w kulturze litewskiej i właśnie, która absolutnie zupełnie właśnie inaczej rozumie i magię, i też kontakt właśnie z tym światem natury, jest bardzo, bardzo animistyczna i różne właśnie postaci zwierząt występują i to jest wszystko do dzisiaj bardzo obecne. No i potem dużo o tym myślałam, kiedy właśnie na przykład Maria Jana przygotowała swoją książkę Niesamowita Słowiańszczyzna. No i myślę, że to właśnie chciałam to hasło powiedzieć, Niesamowita Słowiańszczyzna, dlatego że oczywiście kiedy rozmyślamy z takiej perspektywy tożsamościowej polskiej, no to oczywiście to pytanie właśnie tego bycia zachodem wschodu, wschodu zachodem, tego bycia w tej cywilizacji niedorobionej, w tym kraju nie drugiego, nie trzeciego, nie pierwszego, ale drugiego świata i tak dalej, w tym kraju być może, gdzie króluje ta sama kolonizacja, czy wieczna kompensacja, czy właśnie poczucie braku sprawczości historycznej w epoce nowożytnej, w przeciwieństwie właśnie do tych krajów ścisłej kultury zachodniej, które jednak są tymi krajami podejmującymi wyzwania, robiącymi strasznie dużo zła, ale później to jakoś tam kwestionującymi i jak gdyby no właśnie ten zachód dzisiaj, na nim spoczywają, można powiedzieć, oczy całego świata, bo on jak gdyby ma bardzo złą przeszłość, prawda, kolonialną, rasistowską, hierarchiczną, seksistowską, no i tak dalej, a równolegle doprowadza się strategii przewartościowywania różnych rzeczy, rozwija filozofię, rozwija właśnie sztukę, rozwija różne rzeczy, rozwija jakiś rodzaj wolności politycznej, prawda, jako takiej dostępnej wartości, gdzie nowo budzące się potęgi kapitalistyczne, które są na innych kontynentach, nawet jeżeli są potęgami ekonomicznymi, no to jest kłopot właśnie ze sprawą wolności politycznej czy właśnie ekspresji artystycznej i tak dalej. Więc w pewnym sensie oczywiście Polska w takim globalnej perspektywie, my możemy mówić, że jakby jesteśmy tą cywilizacją zachodnią i te rzeczy obowiązują, ale już w tej większej mikroperspektywie
W tej mniejszej, może właśnie nawet mikroperspektywie, oczywiście należy koncypować tą swoistą pozycję Polski, której chyba ciągle jesteśmy jeszcze, no jakoś określa ona ciągle, prawda, nasz statut naszego bycia, choćby sytuacja polityczna obecnie w Polsce, prawda, to, że właśnie my ciągle jesteśmy w tym paradygmacie romantycznym i to bardzo mocno właśnie nas definiuje. I to warto, to absolutnie należy tematyzować i warto o tym myśleć. No ale właśnie być może, kiedy myślimy o niesamowitej Słowiańszczyźnie, może to obracać się in plus właśnie. Może jesteśmy właśnie bliżej czegoś, co na przykład, nie wiem, w kulturze zachodniej jest jeszcze bardziej jakoś zaprzepaszczone czy zapomniane. Równolegle myślę, że to jest coś, co mnie fascynuje w tych nowych filozofiach materialistycznych. Tutaj pan, który to skomentował, przywołał to myślenie wschodnie, jakby się nie myli, bo w tej filozofii feministycznej nowej, w tej nowej filozofii materialistycznej, to odwołanie do innych tradycji myślenia różnego typu jest takim stałym motywem, prawda? Bo tutaj właśnie chodzi o to, żeby zarzucić to myślenie o tym, że coś było pierwotne, a potem nastał oświecony rozum i prawda, tutaj tak pokazał nam, że to jest najlepsze. Właśnie wręcz przeciwnie, właśnie wracamy, szukamy innych sposobów myślenia, innych sposobów widzenia świata, właśnie nie wiem, w jakichś tam kulturach indiańskich lub innych filozofii wschodniej, w której na przykład nie ma dualizmu, albo on jest inaczej rozumiany, inaczej rozumiem pojęcie wspólnoty, zależności i tak dalej. Więc wydaje mi się, że wszystkie tropy są do wzięcia, bym tak powiedziała. No i starajmy się ten polski kontekst zawsze też widzieć in plus, choć czasy są smutne. Czasy są smutne i w dyskusji też już wybrzmiało takie stwierdzenie, że apokalipsa dzieje się teraz, ale wybrzmiało też sporo pozytywnych wątków, takich dających nadzieję i poczucie, że są obszary, w których możemy być sprawczy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę gęstą i taką, która pozostanie we mnie. Na długo. Było niezwykle miło gościć Was w tej wirtualnej przestrzeni. Państwa zapraszamy niezmiennie do muzeum, czy to w wersji wirtualnej, czy po to, żeby na żywo zobaczyć wystawę Zuzy Golińskiej do poniedziałku. Jeszcze na koniec pozdrowienia od Toma Swobody i podziękowanie za odpowiedź na jego ostatni komentarz. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i wspaniałe jeszcze. Właśnie chciałabym też przekazać pozdrowienia, jeśli mogę, a właściwie podziękowania, bo tak sobie obiecam, że na końcu w specjalnym miejscu, bo początek i koniec to są specjalne miejsca, chciałabym specjalnie podziękować Basi Śliwińskiej, która jest wrocławianką właśnie z pochodzenia, a która jest teoretyczką sztuki pracującą w Londynie i autorką wielu prac, książek poświęconych właśnie sztuce i aktywizmowi. I chciałam jej w tym momencie podziękować za nasze rozmowy o rytuałach. A ja też chciałam podziękować Agacie za to, że przyjęła moje zaproszenie i za to, że udało się przeprowadzić tą rozmowę. Mam nadzieję, że miała ona, że to, co ja mówiłam, miało jakiś sens, bo to, co ty mówiłaś, na pewno miało. I Kiedy super, po prostu. bardzo się cieszę, że to się udało. Ja Ja również też się bardzo cieszę. dziękuję. Dziękujemy serdecznie i życzymy dobrego wieczoru wszystkim.